50 odcinków, żebyśmy się mogli wrzucać. Czemu? Cześć. Weź ty tam, nie sabotuj mnie. Jesteśmy. Jestem chwilę na Boże, to nie jest rozumknek, to jest Tarmus. Boże, mama tam chodzi. Weź ją ogarnij, bo ja tu nagrywać chcę. No nie, chodzi po dołu. Ale mi kurwa włosy ten stoją dęba. Ten, co wam mogę powiedzieć. Jestem na tym, na Tarmusie. Zrezygnowałem już, powiedzmy, z tego Razuglaga, bo uznałem, że jebać to jednak. Jeśli mam stać 180% levela na Elice i zdobywać z tego nic, to jednak nie chcę i wolę expit sobie. Wbiłem sobie 9.7, stoję sobie tutaj normalnie. Chyba jeszcze wczoraj tutaj... A, wczoraj jeszcze tu nagrywałem jak ten... Czaszka jest za 2 minuty. A za tyle Tarmusa mamy. Dostałem w ogóle jakąś wiadomość na ten, na pocztę. To zaraz też zobaczymy. I pójdziemy sobie zaraz dzisiaj expić pewnie. Co się zmieniło, Patrycja, ogólnie w moim życiu pięknym? Bo chyba nic. Co? Włosy ściąłem. Łysy jestem. Nadal głupi. Nie jestem głupi. Ty mnie cały czas demoralizujesz, mi jest aż przykro, naprawdę. Ty mnie cały dzień obrażasz. Ja ciebie nie obrażam, jestem takim kulturalnym człowiekiem. Wolę pod oczami mam. Ty, jak ja wyglądam jak Rafatus teraz. Trochę. Tylko młody nie bali się whisky. No ale z tego samego miasta, nie? Wiesz, że w moim mieście to takie fejmy są właśnie jak ja, jak Borut Siedlec jest, jak Mroczki 2, jak Rafatus, który teraz chyba do psychiatryka w ogóle trafił. Psychiatryk jest w tym, przy Starowiejskiej, nie? Nie ma na tego, na Poniata. Na Poniatowskiego nie ma, to chyba tam poszedł. Nie wiem, co tam się z nim dzieje. A weź, zobaczmy. Rafatus, psychiatryk, XD. Rafatus w psychiatryku, chory psychicznie w szpitalu psychiatrycznym. Rafatus jest w psychiatryku, znak zapytania, wykrzyknik. Rafatus. Nie jest w sierce. Może go do Łukowa przynieśli. Niestety zamknęli. I tak? Przecież ostatnio chciałem ciebie tam wysłać, ale ktoś mi powiedział, że tam jest zamknięte. O kurwa, to chujowo. Powiem ci trochę. No, moje miasto jest takie bogate, że nawet psychiatryk własny mamy. Bo jednak tyle czubów to... Ale to się w sumie dobrze zgrało, to miasto, nie? Bo apteki to mamy chyba co 300 metrów ogólnie w centrum, dosłownie. Na jednej ulicy to jest są po 4, po 3. Nie? Znaczy, no bez przesady, no ale... Co krok masz ogólnie jakąś aptekę. Psychiatryk mamy. Topazy mamy. Ten... I fajnie ogólnie jest. Kaufland mamy. McDonald's mamy, o to bardzo dobrze. Nawet dwa. Nawet. Dziwne, że nie powiedziałeś na pierwszym miejscu. A widzisz, no ja jednak wiem, że są rzeczy ważniejsze i są te rzeczy mniej ważne. Najbardziej mi wkurwia to na tym margonem.com, że nie mogę mieć tych wszystkich przedmiotów ogólnie w depozycie, bo nie mogę mieć depozytu, bo mam 61 level, a depozyt jest od 75 levela. Moim zdaniem to jest trochę głupota, bo jednak są ludzie, którzy mają... Znaczy... Chodzi mi o to, gdzie miałem iść expić? Ja miałem iść na Vermonty chyba, co? O nie, tu ja na Vermonty to dwa... A nie, mam teleport! Ale dobra, idźmy sobie do miasta, sprzedajmy to. Czekaj, o czym ja gadałem? Gdzie? Jestem władca... Jeju, nie tu, o tu. Nie to. O to. O, jest władca czaszek. O czym ja gadałem przed chwilą, bo już mi się gubi wątek, bo ja głupi chyba jestem. A psychiatryk o tym, że to miasto jest takie... No, mówiłem. A potem zacząłeś o tym... O McDonaldzie. Tak, byłem jakimś słowku. O depozycie. Depozycie. A, bo chodzi mi o to, że są ludzie, którzy celowo zostawiają sobie, załóżmy, jakieś 40 level i są serio tacy ludzie, którzy grają w tą grę po 3, po 4 lata, resetują sobie expa, nie wbijają 75 levela, bo nie jest im to potrzebne. I nie mają dostępu do tego depozytu, ze względu na to, że nie mają 75 levela. Nie wiem, jak to wygląda na PL, ale wydaje mi się, że właśnie też trzeba mieć 75. Że jest jednak wymagany ten level, tak? No na kom jednak tego nie zrobię. Dobra, miałem iść ten, zobaczyć co dostałem. Ten, Boże, co dostałem? Od razu już kurwa łasy na hajs, ale nie. Nie dał mi nic.
Ja cebula jestem. Siemka, przytnij ekran z OBS-a. Jak bijesz łowcę czaszek, to używaj tego krzyku jakiegoś, bo obniżę szansę na CK. Dobry podmagów, pozdro. A właśnie myślałem sobie, bo mam te pierwsze umiejętności, co jest to wirujące, ostrze i tak dalej, no raczej tego nie będę używał na tych, na jak to się nazywa. Na łowce czaszek to sobie zrobię drugie umiejętności, tak? Żeby były tam specjalne, tam błysk będzie i tak dalej, czy tam może... Na magu to chyba kiedyś ogólnie wiem, że dobry był agresywny, ze względu na to, że agresywny atak zmniejszał ci armor, a armor nie jest ci potrzebny ogólnie na magów, tak? Bo magowie ci napierdalają z Magic Damage'a, a ty armora nie potrzebujesz, armor nie działa na takim przypadku. Więc no, to jeszcze coś się tam pokombinuje. Ja tam mądry człowiek, mądra głowa jestem, to dam sobie radę. I co, Patrycja, dzisiaj pijemy? Co to jest? Nic nie mogę ci powiedzieć. Kurwa, ja wyglądam na tym naprawdę, na tej kamerce, ja wyglądam jak jakiś najgorszy ten. Boże, ja mam takie wory pod oczami. Ja wyglądam jakbym ledwo widział. Ja się staczam, dziewczyno. Co się ze mną dzieje? To, drodzy widzowie, mówiłem wam już to w sumie, że już niedługo mnie nie będzie w tym kraju. Bo mówiłem tu, że 12 czerwca lecimy i o, już nie pracuję, tak? Już tam zakończyłem swoją pracę. Przez rok równy pracowałem ogólnie w firmie geodezyjnej. Sporo rzeczy się nauczyłem. Sporo rzeczy mnie wkurwiało w pracy. Sporo rzeczy było i tak dalej. Nauczyłem się i tak dalej. Wiem, co to jest tam założenie osnowy geodezyjnej i tam jakieś tam, powiedzmy, no większe bądź mniejsze podstawy ogarniam, tam tak, kurwa, taki chuj, bo robiłem wielkie inwestycje w siecach, kurwa. Więc no to już nawet nie są takie podstawy. Coś tam ogarniam, tak? Wiesz, Patrycja, gdyby nie ja... No tak, siece by zginęły. Nawet zginęły, nie bądźmy takimi skromnymi ludźmi, nie mówię, że nawet siece, ale ten kraj to ogólnie... Byłby ruiną, to ja powstrzymywałem i teraz na przykład jak ja wyjadę z Polski, to co się stanie z tym krajem? Kto będzie te drogi wszystkie wytyczył? Kto będzie aktualizował mapy? Kto będzie to wszystko inwentaryzował? Jak mnie zabraknie? Wiecie, ja też wiecznie nie będę żył, co ja mogę wam powiedzieć. A weź się ogólnie pokaż widzą, bo oni tam tęsknią za tobą. Pokaż, cześć, jestem Patrycja. Ale zapomnieli jak wyglądasz, bo dawno ciebie nie widzieli. Tydzień temu. Wczoraj. Ty chyba... Nie widzieli wczoraj. Nie widzieli cię. A no tak. No nie zabroniłeś wychodzić. A no nie widzieli cię. Takie życie. Czekaj, mieliśmy jakieś poważne tematy tutaj poruszyć. A, dzisiaj sobie rozpoczęliśmy poważną debatę z Patrycją. Na temat taki... że co ile są wybory, kurwa, w Polsce? Co 3-4 lata, nie? Chyba co 4... Nie wiem, głupi jestem. Ale chodzi mi o to, że są ludzie, którzy nie biorą udziału w wyborach, a potem rozpaczają, jakie to wszystko jest chujowe. Jak ogólnie można by było zmienić ten kraj, skoro sami nie pokuszą się nawet o to, żeby iść zagłosować. Bo uważają, że po prostu jeden głos to na pewno nic nie zmieni. Tylko chodzi o to, że jeśli bardzo dużo osób pomyśli, że ten jeden głos nic nie zmienia, to się robi dużo tych głosów. Bo dużo osób wyjdzie z taką inicjatywą, że ma wypierdolone i tak dalej, a potem tylko rozpaczę, że ale jest chujowo, ale jest chujowo, ale jest chujowo. Tylko że oni tak naprawdę, ci wszyscy ludzie, tak samo ja, czy kto inny, kto skończył już tam 18 lat i ma prawo głosować, to wydaje mi się, że jako ogólnie Polak mógłby to zrobić. Nie wiem, jak ty uważasz, Patrycja, czy ty nie głosowałaś jeszcze nigdy, nie? Zobaczymy, czy będziecie chciały jechać. Ja do ambasady będę specjalnie jechał. Ja specjalnie do ambasady. Ale nie, naprawdę dużo osób, które właśnie za granicą mieszka, to pamiętam, jak były statystyki, to dużo osób się pokusiło o to, żeby właśnie pojechać do ambasady i oddać głos, mimo że nie mieszkają w Polsce. Jednak mają do tego prawo. Zaraz mi zabiją TT. O, dobra. Jaki mam plan ogólnie na ten, na margonem.com? Nie wiem, wbiję coś. Mam, patrzcie, jakie przedmioty mam fajne. Nawet nie wiem, z czego to jest. Ale dostałem od ziomeczka ogólnie,
co kiedy z nim od kręgle go dostałem, od ziomeczka, co zawodowo w kręgle gra. On chyba to na jakimś turnieju kręglowym wygrał. Nie, no tam. On jest w ogóle jakimś moderatorem tutaj na Amargon.com. A to chyba opowiadałem wam raz. Wiecie, jaki jest mój problem? No problem jest taki, że ja opowiadam coś, a potem zapominam ogólnie, że coś takiego mówiłem i ja wam powtarzam takie rzeczy po 20 razy. Ja już naprawdę mam problemy z pamięcią. No, ja już ogólnie dużo mam problemów. Co na przykład? Jakie mam problemy, Patrycja? Palec mnie boli mały. Też. No, ja ciągle głodny jestem. A wiecie, co ja bardzo lubię jeść? Ja lubię kabanosy z Sokołowa. Serio. Ogólnie to Sokołów jest ode mnie ta firma, Boże, nie wiem jak to nazwać. Zakłady ogólnie Sokołowa to są w mieście, które jest ode mnie z 25 km. I ja lubię. Tam kiedyś ogólnie oskarżyli w Sokołowie tego, Kocham Gotować, wiesz o tym? Bo on, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę. Wiesz, co to jest ten Kocham Gotować? Taki ziomeczek ogólnie, co kiedyś wyjechał do Wielkiej Brytanii i tak dalej. To jest ten, co był w jakimś tym kulinarnym programie, tak? Pokażę ci. To jest Kocham. Ty tam internetu nie znasz. Kocham Gotować. Taki mały chłopczyk. No to ja ci mówię, że on był w programie. A ja nie wiem, czy on był w programie, w dupie to mam. On na YouTubie robi. Kiedyś ogólnie on... Nie wiem, bo go oglądamy. No, to była kiedyś sytuacja, że on tam ocenił ogólnie chyba tatara z Sokołowa i wpierdolił to na patelnię, nie? I zaczął ogólnie tam rozkminiać, jak się będzie to wszystko rozwijało i jeśli się podwyższy temperaturę tego i tak dalej, jak się to mięso zachowa, nie? I potem zaczął to oceniać względem takiego naturalnego tatara i z racji tego, że on tam cisnął po tym mięsie i tak dalej, to oni wytoczyli jakiś pozew, a to dawne sprawy ogólnie, jakieś takie dramy na YouTubie, tego jest chuj ogólnie, że ktoś kogoś nazwał kurwą, czy ktoś kogoś ogólnie tam jebać disa i tak dalej napisał, to dużo takich sytuacji jest, nie? I właśnie Sokołów to w internecie to raczej z tego jest znane. Więc no, opatrz, skrzynka. Ojeju. Ha, dobrze, że oni mojej tapety nie widzą, wiesz? Nie widzą. Patrz. O, ty tu jesteś ty na tapecie, ale oni nie widzą tego. Może kiedyś mi pokażę nasze zdjęcia. O, kiedyś mogę wam jakieś zdjęcia pokazać śmieszne. Snapy mogę moje pokazać, bo mój Snapchat ogólnie. No ile wiecie, to jest Snapchat. Nie chcę mi się mówić. Co, że w 21 wieku, wiesz? No to nie znaczy, że każdy wie. No i idź sobie do mojej prababci, która ma 84 lata i spytaj się, czy no wiesz na to... na pewno na co będziecie oglądać. Jak miałem statystyki na YouTubie, to są ludzie, którzy mają po 50 lat i mnie niby oglądają. Ale możliwe, że ktoś sobie wpisał fejkowe te dane. A co, myślisz, że taki starszy człowiek to co, nie może sobie mnie obejrzeć? Co? Nie, no oczywiście, że kiedyś tam zapomniał. No, ale więcej mnie ogląda chyba z tego, co pamiętam, osób, które mają tam od 13 do 16 lat. Co? Czuję się młodzie? Tak, czuję się młodzie, że mnie takie młode osóbki oglądają. Jest gorąco. Nie lubię serio tego lata, bo patrzcie, pogoda siedce. Ty! Burze będą! Z gwałtowną ulewą, patrz! Dzisiaj też miałem być burze. Tak? Tak. Ano? Coś było. Według moich starannych obliczeń to burza powinna być... O kurwa, co ja zepsułem? Co, jaki mamy dzisiaj dzień? Piąty. To burza powinna być... O 13. Tam piorunek nawet był. To będą takie Pikachu biegać ogólnie po siedzach i będą piorunami strzelać. Czaisz? O, samolot widziałem przed chwilą. Tam za UFO. Ja myślałem, że to jest UFO. Czajcie, wariaty? Ej, może bym puścił jakąś piosenkę, bo stule... A nie, ja się boję ogólnie. Bo mi znowu przypierdolą prawa autorskie i ja bym tu w jakiegoś Bixa poleciał. A zrobiliście się z tobą? Co? Nie, kiedyś tak. No to kiedyś to nie. Dziewczyno, w
wrzucasz film, to oni już ci jakoś weryfikują, tylko nie weryfikują całego filmu, bo im się nie chce oglądać, tylko bardziej to jest jakoś zautomatyzowane, nie? Że jakieś pierwszą minutę to ci na pewno obejrzą na YouTubie. W środku jak coś puścisz, to tam chuj. Na końcu to też ci pewnie się przeprują. Nie wiem jak to jest. To na pewno nie jest wszystko ręcznie, że tam oglądają z minuty na minutę. Może jaki ten Jack Daniels jest... Ble. Ale ten Jack Daniels jest niedobry. I tak wygląda moje smutne życie. Muszę się z nią użerać. Kocham cię. Muszę ekspić, bo ten... Dostałem zatrudnienie do morderczej pracy ogólnie w tym, w Karkahan. Muszę stać na tych elitkach i się wkurwiać, że nic nie zdobywam. Przynajmniej już nie muszę pracować. Nawet nie mogłem swojego urlopu wykorzystać. Odrabiałem urlop. Ale miałem sobie jakoś zapłacić, więc to nie problem. Bo miałbym świadomość, że mam urlop. To masz 2 tygodnie. Ale to już nie jest jakby urlop. Nie 2 tygodnie, czekaj, kiedy ile jeszcze mi zostało smutnego? 7. 11 to 12. Aha, no dobra. Co ja będę przez ten czas robił? Czy ja będę codziennie napierdalał? Widzisz, a i tak jest źle, i tak niedobrze, bo jesteś w pracy, to się wkurwiasz ogólnie, że jesteś w pracy, a jesteś w domu, to się wkurwiasz, że jesteś w domu, bo nie masz... No jak ty na przykład pojedziesz w niedzielę, to co ja będę robił? Odpoczywał się, teraz się nie męczysz. Sam też się męczę. Ja ogólnie jestem wiecznym męczennikiem, całe życie się męczę. Co ci mam powiedzieć? Męczę się całe życie. Nie ma już dobrym ludziom takim jak ja, to zawsze wiatr w oczy wieje. Pod górkę życie, co? Tak, życie pod górkę. Ten, chcesz to podaj ogólnie widzom Facebooka, to cię zacznę dodawać. Już miała 5 lajków na zdjęciu zamiast 2. Au! Pod naszymi zdjęciami. Będzie 7, a nie 5. Tak mam 5 lajków, a ciebie będzie nie odzywaj. Bo ty sobie dodajesz jakiś tam... A ty taki fejmem jesteś, co? Ja nie jestem. To ty mi mówiłeś, że jestem fejmem, że do 500 dochodzę i tak dalej. Że tak słyszę, że takie informacje masz tajne ogólnie od koleżanek swoich. To jest z takim królem 500. Ale czy ja się z tym atencjuję, czy to bardziej te twoje koleżanki tak gadały? Po prostu chciałabym przedstawić, z kim będę chodziła, co? A, aha. Ten. Bo ona sobie dodaje jakiś tam, jakiś Mehmetów ogólnie z Ugandy sobie dodaje. Ten Mehmet z Ugandy chodził do mnie, do mojej szkoły, to do mnie dodałam go. Nie mam go w znajomego, masz. Co ty dajesz byle kogo? Lecisz, pędzisz pod tych. Ja? Dodaj znajomego, dodaj znajomego. To nie ja, tylko mi sami dodali ogólnie. Tak się tłumacz. Zapłaciłeś mi, żeby dodali. Kurwa, w tym pokoju, przy tym komputerze dodawali mi. I to przez ciebie wtedy. Nie. Zjedz sobie brzoskwinkę. To jest nektarynka. Ale! Loga. Bedole to. Boże, ja się staczam już. Ja patrzę na swój ryj i naprawdę w tej kamerce. Ja mam takie wory pod oczami. Jest mi przykro. O, patrzcie. Ej, czemu nie widać tego? Ej, nie widać mnie tego. Nie widać ten, czaszki. Dobra, ubiję sobie czaszkę bez kamerki. A nie, widzicie jednak. No bo się zmienia. Tak było? Cały czas tak było. Serio? Tak, ty jesteś ślepy, głupi, ślepy. Ej, bo mnie zabije. Nie. Czemu nie mogę zdobyć żadnej legendy? Na tym okrutnym świecie. O, błogosławieństwo mi się nawet skończyło. To wiecie co, ja chyba będę wracał sobie i będę zabijał potworki, będę się musiał męczyć z tą kobietą, weź tam się pożegnaj, pomachaj cyckiem i tak dalej. O, ten. Zdrowie, nie? Ale chodź tu. Powiedz tam, elo wariaty. Elo wariaty. No.
Oh.